przed nami kolejna edycja budżetu obywatelskiego Tczewa. W tym roku wpłynęło 27 wniosków, 14 projektów dużych do 250 tysięcy oraz 13 projektów małych do 25 tysięcy. Obecnie trwa etap weryfikacji formalnej złożonych wniosków, który zakończy się 1 kwietnia bieżącego roku. Wpłynęło 27 projektów do budżetu obywatelskiego 2025, czyli tego, który będzie realizowany dopiero w przyszłym roku. 14 projektów dużych, 13 małych, duże do 250 tysięcy, małe do 25 tysięcy złotych. W tej chwili one przechodzą taką weryfikację formalną, czy są zgodne z regulaminem, następnie będzie weryfikacja merytoryczna i gdzieś w czerwcu pewnie dowiemy się, jakie projekty spełniają te wszystkie wymogi i będą poddane pod głosowanie. Głosowanie zwykle odbywa się na przełomie sierpnia, września, tak żeby te zwycięskie projekty trafiły już bezpośrednio do budżetu na kolejny rok. Jakie projekty w tym roku zgłaszali mieszkańcy? Dużo jest pomysłów takich, które właściwie powtarzają się co roku, a więc więcej zieleni, jakieś zadrzewienia, dużo projektów dotyczy placów zabaw, albo budowy nowych, albo uzupełniania czy wymiany urządzeń na tych już istniejących. Widać, że zaktywizowało się środowisko mieszkańców na nowym osiedlu, tam w rejonie ulicy Tczewskich Saperów i stamtąd też są takie pomysły na tereny rekreacyjne czy place zabaw. Są pomysły dotyczące na przykład toalet miejskich. Jest taki pomysł postawienia defibrylatora na bulwarze nadwiślańskim. No, propozycje są różne, jak mówię, no na razie trochę za wcześnie o tym mówić, bo nie wiemy, które przejdą te weryfikacje. Głosowanie nad pomysłami mieszkańców ruszy w miesiącach letnich. Wszelkie szczegóły dotyczące tegorocznej edycji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz na stronie www.bo.tczew.pl.